teologia, i zarazem, nie polecam się na tym treści, bo ja to powiedział, że to jest to, co jest na przykład, i ona też częściowo będzie takim kluczem do otwierania tych wielu zdarzeń w naszym świecie, bo ja wiem, że to jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co Dobry wieczór. Dziękuję serdecznie za to zaproszenie. W Białymstoku jestem po raz drugi. Kiedyś chyba 2 czy 3 lata temu prezentowaliśmy Marantę, ale to było w jakiejś kawiarni, nawet nie pamiętam w jakiej, prawdę mówiąc, bo zawieziono nas i wywieziono po pół godzince, nie pamiętam gdzie to było, ale bardzo mi miło, że tym razem publiczności jest o wiele więcej. Więc cóż, jakie to są kolory? Zielone i niebieskie przede wszystkim. Oczywiście Gaładuś, Sejwy, dwa jeziora, dużo zieleni, raczej Krasnogruda. I ponieważ no, mogłabym mówić o jesieni, ale jesieni tutaj nie ma. Jest takie wspaniałe słoneczne lato, w które wpada mój maestro jako dziecko ze swoimi rodzicami. Pamięta tam pan, jest taki fragment, że u tych państwa, u których wynajmują pokój, cały czas na wietrze firanki tak sobie huśtają, bo okna otwarte, jest ciepło. To, co ja lubię. No każdy opisuje to, co lubi, prawda? W pewnym sensie tak, bo się urodziłam nad Jeziorem Sejweńskim, no więc miałam cały czas jezioro, miałam tam za jeziorem cały czas ten taki ciemnozielony pas lasów. Obok miałam swoją wiśniową aleję sadzoną przez moich rodziców, topolami taką ogarniętą całą zagrodę. No oczywiście, ale tego w Maestrze nie ma, bo to jest Krasnogruda góra, to są żagary. I tam właśnie chodziłam tymi ścieżkami, starałam się, żeby ta przyroda, geografia odpowiadała tym stronom, bo moje Sejwy trochę są w innym miejscu. Na pamięć znam, proszę pana, jak ja mogę pisać, jeśli bym się nie przyglądała. No, ja to się starałam, tylko czy on patrzył w moje oczy, to jest pytanie. Jaki cynik, jak pan określił, i taki no, zarozumialec, długo komuś patrzy w oczy. Egocentryk, no takiego właśnie go opisywałam, ale już jak się złapie ten wzrok, no to jednak to takie jest przyciąganie, jak pisze, że trudno tego odejść, szczególnie kobietom. To jest
Ja cały czas go bronię, bo na wszystkich spotkaniach ciągle mi są jakieś no takie pytania czy spostrzeżenia, no i po co ci było się zająć takim cynikiem, no po co stworzyłeś taką osobę i tak dalej, ale przecież jakieś takie słodkawe postacie bez charakteru, bez temperamentu, no nie są ciekawe, no czy wam ciekawie jest z kimś rozmawiać, z jakimś takim no, ślimakiem, za przeproszeniem. A to jest osoba pełna tajemnicy, osoba, która nosi w siebie ogromną wiedzę, ale to, co już jak myśmy rozmawiali przed chwilą, to, co wydarzyło się w życiu tej osoby, kiedy było dzieckiem, to przecież to wszystko i zostało i na twarzy, i na życiorysie, i na biografii, i tak dalej. To jaka ta twarz? Ktoś wypatrzył w tym moim maestro, że on jest bardzo podobny do Leonarda Cohena. I to było bardzo ciekawe, bo ja osobiście bardzo lubię Leonarda Cohena, ciągle go słucham i myślę sobie, a może rzeczywiście. No słuchajcie, czy nie odpowiada teraz, jak panu powiedziałam, i ten sposób bycia i no, sposób tego może śpiewania, no to niech będzie u maestro sposób wykładania dla studentów i ten kapelusik. To możecie sobie, czytając, jeśli nie macie no, fantazji, uważać, że to chodzi taki typ, jak podobny do Cohena. Z twarzy. Ale przecież w tej pierwszej części, chociaż je można czytać odrębnie oczywiście, to niekoniecznie, ale jednak myślę, że lepiej zacząć od Maranty. Ta osoba się zjawia tylko tak, powiedziałabym, fragmentycznie, prawda? I wczoraj, i zawsze zadawają mi pytania, to dlaczego właśnie z tej pierwszej książki na drugą przeszedł tylko maestro? No oczywiście rasa, jak zawsze. Więc odpowiedź jest taka, że wszystkim jakoś ten fragmentycznie tylko trochę mojej uwagi mający bohater w pierwszej książce stał się bohaterem w następnej, ponieważ no, wszyscy zauważyli go i czytelnicy zawsze mnie się pytali, to dlaczego, a dlaczego my nie wiemy, co się z nim stało, a gdzie, skąd on się wziął, jaka jego biografia i tak dalej. I pomyślałam sobie, że jeśli czytelników to interesuje, jeśli jest takie życzenie, no chyba trzeba się skupić i napisać, skąd się wziął, dlaczego taki, a nie inny, jakie jego było życie i jak dalej się potoczy ten kontakt między nim a jego wnuczką.
Sądzę, że chyba jedyny przykład, jedyny, ale dosyć taki uparte żądanie zawsze bywało. No, co będzie z tym maestro? Skąd? Dlaczego? I dlaczego tak mało o nim? To już wszystko powiedziane, co ja mam dodać. No niech czytelnicy wezmą i przeczytają od A do Z i będą wiedzieli. Na pewno tak. To nie ja wymyśliłam. Możecie to znaleźć w każdym jakimś tam popularnym podręczniku napisanym przez psychologa, że niby to w ogóle człowiek formuje się, tak można powiedzieć, do 3 lat. To, co włożymy, to brzydko tak brzmi, ale w to dziecko włożą rodzice, czy w ogóle ono coś wsiąknie z zewnątrz, to i taka osoba z niego wyrośnie. No, ja też z tym się zgadzam, prawdę mówiąc, zerkając na własne dzieciństwo, na dzieciństwo moich sióstr. I myślę, że to, co przeżył Wiktor jako dziecko, syn bogatych przemysłowców, mieszka w Warszawie, ma nianię, ma służbę, może właśnie od tego momentu, kiedy w ogóle umie wziąć pędzelek do ręki, już maluje, już wszystko ma gotowe, rozłożone, tylko ty maluj. To jest komfort, to jest bezpieczeństwo, to jest miłość rodziców i w pewny dzień to wszystko traci. Ginie to, a w zamian dostaje okropność wojny. Jak dziecko ma się z tym uporać? Nikt mu nie pomaga, nie ma bliskich. No i przeczytacie, zrozumiecie, jaka to jest sytuacja, ale niezwiązana z wojną, ale i ta niezwiązana z, tak, ale i ta niezwiązana z wojną, a później związana z wojną, kiedy tylko powiedzmy ekonomka go odwodzi właśnie na tą Sejneszczyźnę, gdzie oni spędzali swoje wakacje, ale wakacje były wspaniałe, pełne słońca, pełne wolności.
mógł malować na każdej górce i brykać jak jakiś tam, nie wiem, koziołek po tych polach. Nikt go nie wołał na obiad, na kolację, jak to bywało w Warszawie. Miał, no było takim dzieckiem przyrody, prawda? Natomiast teraz wraca w okresie wojny. O wojnie nie trzeba nikomu wyjaśniać, jaka ona była, mówię o II wojnie światowej, jaka ona była okrutna, w pewny sposób okrutniejsza może w Warszawie zbombardowanej, natomiast tam na wsi może mniej tej krwi, ale różne inne rzeczy przecież działy się tak samo, jak i w całej Polsce, powiedzmy, czy na Litwie. Także doświadcza okropnych rzeczy, ale cały czas w samotności. No bo jakieś tam dziecko warszawiaków przyjeżdża, no tak, dają mu jeść, dają mu gdzieś tam spać, ale reszta to przecież nie to każdemu w głowie, prawda, jak to się dziecko czuje. No zresztą, a ktoś z mojego pokolenia kiedykolwiek doświadczył, przynajmniej nie wiem, może byście byli tacy szczęśliwi, ale w moich czasach, ja tu taką dygresję zrobię na bok, się chodziło do szkoły, ja na przykład miałam psychopatę, nauczyciela, 8 lat, ale nauczyciel święta krowa. Ja nawet nigdy nie pisnęłam swoim rodzicom, że on nas maltretuje psychologicznie, po prostu, no nie będę tutaj opowiadać, ale ile on wyrządził krzywdy dla mnie, ja tylko teraz rozumiem życie w dorosłym i że ja jeszcze teraz muszę z tego, nawet z siwą głową, z tego jeszcze nie jestem całkowicie uwolniona, chyba tak można powiedzieć, uwolniona. Ale żeby pisnąć rodzicom, że wiecie co on wyrabia, ten nauczyciel, do głowy dziecku by nie przyszło. Zresztą rodzice by nie uwierzyli. O jakich tam w moim pokoleniu, o jakich tam psychologach, czy o jakiejś tam pomocy dla dziecka. To nie istniało, szczególnie w jakichś tam szkółkach wiejskich, prawda? Także każdy to wszystko musiał jakoś strawić osobiście. A jeśli się ma trochę wrażliwiejszą duszę, no to są traumy na całe życie. Jeśli ten pancerz jest silniejszy, no to jakoś to dziecko wytrzyma. Ale ja tu piszę o twórcy, o tym małym Wiktorasie. No niestety dla niego to była wielka trauma. I jest tam taki fragment o tych wszach, pan pewnie pamięta. To już jest jakieś takie, no jakby, jak to się nazywa po polsku? No nieważne, ale to znaczy to, co już widać na zewnątrz, prawda? Objawy, objawy zewnętrzne. Ale co się działo w duszy tego dziecka? Co tam wrzało? Jakie tam bóle? Jaki tam strach i utrata tej miłości, co ona wyryła? To już kwestie takie, które no niestety nie były w ten czas brane pod uwagę, bo tu trzeba było każdemu wyżyć tą wojnę, przeżyć jakoś. Tak, właśnie pisząc akurat o tym dziecku w czasie II wojny światowej, jednak miałam na myśli i te nasze dzieci, dzieci tak zwanych ekonomicznych emigrantów. Nie wiem jak w Polsce, ale w Litwie czy na Litwie, teraz już w Litwie się mówi chyba, całe to pokolenie moim zdaniem też ono jest w pewien sposób upośledzone, wyrosło. Bo wyjeżdżali rodzice, zostawiali te dzieci to ciotce, to tam starszej, nie wiem, siostrom czy braciom, to jakiejś tam babci w najlepszym jeszcze no, w przypadku.
i wyjeżdżali na 4, na 5 lat, a później czasami zostawali w ogóle, bo ja akurat napisałam jeszcze taką powieść Tango Białych Suwaków. Jeździłam do Stanów Zjednoczonych, no bo Stany Zjednoczone to taki symboliczny kraj, kiedy wszyscy pewnie i z Polski i z Litwy wyjeżdżali jeszcze i przed pierwszą wojną światową na emigrację. Więc wybrałam sobie nie jakieś tam, no nie Anglię, czy nie Hiszpanię, czy inny kraj, ale akurat Stany Zjednoczone, tam zbierałam materiały, chodziłam do tych nowych emigrantów litewskich, z nimi robiłam wywiady i się interesowałam, jak to jest, po co tu przyjechali, no bo nie tylko chyba na te zarobki. I bardzo często spotykałam się z takimi rodzinami, gdzie tam w domu dwójka, trójka, czwórka dzieci zostawionych. W ten czas jeszcze nie było WhatsAppów, nie było Messengerów, nie było nawet komórek, prawda? Były już komputery. No i mnie panie mówią, ale ja się podłączam, przez komputer, Skype'y były już. I rozmawiam z nimi, razem z nimi matematykę odrabiam i tak dalej. A ja mówię, a słuchaj, a ty pamiętasz w ogóle, jak pachną włosy twojego choć jednego dziecka? A ty pamiętasz, kiedy ty ostatni raz widziałaś, jak nóżka wystaje spod pierzyny i tak dalej? No cały ten świat uczuciowy, dotykowy, zapachy, dotyki, kolory. Tego wszystkiego dziecko nie ma. I ty nie masz oczywiście. Ty do pracy z pracy, do pracy z pracy. Ale dziecko to traci. To jest ogromna utrata. To jest ogromna trauma, o której nikt nie mówi jeszcze na razie. Ale później się ludzie dziwią, no dlaczego to pokolenie takie wyrosło, jakieś tam bez duszy i tak dalej, nie mają tej empatii, nie mają jakichś, no nie mogą zawiązać jakichś bliższych kontaktów z inną osobą, no partnerów jak rękawice tam sobie zmieniają i tak dalej. Ja nie mówię, że tylko z tego powodu, ale to jest temat bolesny. No tak, tak, te panie też posyłali nowe komputery jakieś tam dla tych dzieci, żeby każdy miał w domu fajne ciuchy, buty i tak dalej, no na pewno. Ale tak jak w mojej części pierwszej, kiedy rasa pyta się, a dlaczego mnie się nikt nie spytał, czego ja chcę? Dlaczego wszystkim z boku wydaje się, że oni wiedzą lepiej, jak mi urządzić życie? To pytanie. Tam urządza dla niej babcia, matka i tak, wybiera najlepszą drogę. Nie jest to najlepsza droga. Pytajcie się tego małego dziecka, jaka jest najlepsza droga i co on powie. A dlaczego pan, niech mi pan odpowie, jak to jest? Są rodziny, jak one tam się po polsku nie nazywają, nie wiem, no te marginesowe tak zwane, czy jak, patologiczne, tak? Pije ojciec, pije matka, odbierają dziecko. Ale jeśli tylko dziecko ma możliwość, wraca do tej rodziny. Mimo, że tam okropne warunki, prawda? Ale on chce do tej mamy, nawet która się upija każdego dnia. Co to jest? Jestem na
Może pojawić się te bliźniaki, sądzę, że no cały świat jest tak stworzony, czy utworzony, stworzony, tak? Stworzony, jest dzień i noc, czarne i białe. I pewnie w każdym z nas jest ta strona dobra i zła. No nic tu nowego. Unda malum, skąd się bierze zło? Jak Miłosz cały czas się pytał. Pewnie i od dzieciństwa, i od środowiska, w którym się urodziliśmy, wyrośliśmy, zależy, jak my się uporamy z tym w nas tkwiącym złem. Tak, z tym smokiem. I jedni może bardziej karmią tego smoka, inni go, innym się udaje go udusić częściej albo na zawsze. No, to jest taka ciągła walka. Tylko, że dziecko mające, czy dziecko, które wyrosło otoczone miłością, ma więcej możliwości, ma więcej instrumentów do zwalczania tego smoka. Jeśli ono jest traumatyzowane, nie ma tych instrumentów. I właśnie Wiktor już od dzieciństwa jakoś sam wybiera taką drogę, może to nie drogę, ale właśnie w tej swojej duszy on wyobraża, że ten bliźniak no jest tym reprezentantem tego jego smoka jakby. I on cały czas z jednej strony jest te dobre dziecko wychowane w tym bogatym domu, z drugiej strony smok podnosi głowę i ciągle walczy. O, żaden człowiek, też to nie ja wymyśliłam, a filozofowie, no w zasadzie jest dobry, prawda? Tylko warunki, okoliczności, brak tej, jak już mówiłam, może miłości, nie każdemu pozwala na tej swojej dobrej części zadbania o tą dobrą część, czy żeby ta dobra część przeważyła tą złą. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pana pytanie, ale sądzę, że znowu wrócę, że to wszystko już zostało wypisane i w filozofii, i w Ewangelii, i w różnych innych książkach. No ja po prostu taką fikcję wymyśliłam w stosunku do maestra, aby jeszcze raz porozmawiać o tych takich dosyć trudnych rzeczach, dosyć skomplikowanych, o tym, co się dzieje w naszej duszy i w naszej świadomości i jak zewnętrzne bodźce wpływają na nas. Thank you.
Na pewno kompensacja i na pewno to jest pole, gdzie on może być samym sobą. Tam może i swoją najlepszą stronę wymalować i tą najgorszą. Tam można wszystko, bo tam tak on i stwierdza, prawda? Że twórca może wszystko. No oczywiście to jest trochę też takie cyniczne, bo się czuje w roli Boga, ale prawdę mówiąc i z własnego doświadczenia i patrząc na moich kolegów pisarzy i kolegów malarzy, to nie jest żadna tajemnica, że bardzo często prawdziwi malarze, czy plastycy, czy pisarze siebie realizują właśnie twórczości. I jeśli się nie udało w życiu prywatnym, w twórczości są bardzo mocni. To nie mówię, że tak powinno być, ale no tak spostrzegam. I to w większości tak jest. Przeczytajcie biografie sławnych ludzi. Co tam się dzieje? Jakie to tam są poszukiwania tej miłości, jaka jest pogoń, bo właściwie maestro można nazwać także książką Pogoń za miłością. I nigdy nie dogonił maestro tej swojej miłości, bo nie jest zdolny, nie tylko, że tak potoczny sposób, jak my rozumiemy tą miłość, że nie jest zdolny do miłości. Może jest zdolny do miłości, ale definicja jego pojęcia o miłości jest kulawa, bo miłość to jest i poświęcenie dla drugiego człowieka, to jest i służba dla drugiego człowieka, a jego pycha na to nie pozwala. Ta jego arogancja, ten jego cynizm na to nie pozwala. No, czy mógłby pan wyobrazić, że maestro komuś służy? O, Boże drogi. A to się składa na prawdziwą miłość. Sztuka karmi jego pychę. W pewien sposób pewnie ileś tam szczęścia tego daje, no bo w ten czas on naprawdę czuje się Bogiem, wielbionym, cenionym, zdolnym do takiego, no to słowo zbyt mocne, genialnego tworzenia, ale jednak, ale w samej głębi duszy pewnie i umiera z tą boleścią, że nie doświadczył tej drugiej strony, tej drugiej pełni. A kto w ogóle przeczytał książkę? O! Bardzo mi miło. Tak, obie panowie. Ja mam taką uwagę. Ja jestem w ogóle bardzo pani wdzięczny za trzy męskie postaci. Czy państwo słyszą, czy potrzebny mikrofon? Za trzy męskie postaci, które są jakby taką równowagą dla tego egoisty maestra. To jest Kostas, prawda? To jest Tadulik i wujek Blazac, prawda? To są dobrzy, czuli mężczyźni, opiekuńczy. To się w ogóle rzadko zdarza, bo dzisiaj wiadomo, że biały mężczyzna to wszelkie zło tego świata, a tutaj właśnie bardzo mi się to postaci. No i właśnie one wcale nie są nudne. To dodam jeszcze do tego spostrzeżenia pana, że moja tłumaczka maestra, Joanna Tabor, mówiła, no dlaczego nie mogłaś napisać książki o Kostasie? No ja go pokochałam, no taki fajny bohater, a tu piszesz o jakimś cyniku.
To jest ulubiona postać mojej tłumaczki, Kostas. Z drugiej strony maestro właśnie w drugiej części no, jest człowiekiem, pojawia się, bo w tej pierwszej to naprawdę ten obraz jest taki totalny, no tu chciałbym wszystkie te słowa użyć. Powiedzmy, że szuja, prawda? No szuja, no dupek po prostu. Tak, i gdyby go nie było... To jest apel, żeby nie obrażać bohaterów. No, gdyby go nie było w drugiej książce, to by taki obraz został, prawda? Ale to już mamy właśnie. Reabilituje go w tej drugiej części. W ogóle taki nie był, jakiego my odbieramy... Mogę coś powiedzieć, Birutę? Tak, proszę bardzo. Ja sobie pozwolę, jeżeli wolno mi. Mogę? Chcę. Krystyna Konecka. Przepraszam, ja czytałam obie książki, żyłam z nimi parę miesięcy. Napisałam na portalu Pisarze recenzję. Autorka jest dla mnie bardzo ważną postacią, bardzo ważną osobą w literaturze, także polskiej. Animatorką kultury. Znam ją od wielu lat. Miałyśmy kontakty no, chociażby na międzynarodowym seminarium, to było, prawda, w Druskinikach w 2008 roku, kiedy właśnie w Birutę Jonuszkajty prowadziła to spotkanie międzynarodowe, czterojęzyczne, Litwa, Białoruś, Polska, Ukraina, kiedy przez ileś dni, nocy właściwie, tłumaczyliśmy wzajemnie swoją poezję i z tego wyniknęła przepiękna rzecz, bo powstała książka, nie umiem dobrze wymówić, Karaliu del Nuoze, tak? W dłoniach królów. Wszystkim zawiadywała ta oto piękna, skromna kobieta, którą dosłownie no, cenię chyba najbardziej ze środowiska, cicho. I doprowadziła do tego, że w Wilnie odbyła się promocja tej wspaniałej wielojęzycznej książki z naszymi wierszami. Odbyła się też ekspozycja fotograficzna. To jest też autorka fantastycznych zdjęć z powietrza. Można długo o Birutę, można robić o niej dużą książkę, ale jeżeli mi wolno, wkurzyłam się dlatego, że maestro jest postacią dla mnie, po pierwsze jest wielowymiarową, oczywiście tutaj jest pokazany w taki sposób, że można ścigać tą ścieżkę jedną, jedyną, że on jest zły, samo zło. Że takich ludzi nie powinno być, zwłaszcza w środowisku artystycznym. To jest piękna postać, wielkiej miary artysta pokazany w tej książce, prawda, że pan się z tym godzi, ale jego kształtowało, tak, oczywiście, nie szkodzi, ale ja to czytając Marantę, ja widziałam, że w tym człowieku coś się strasznego stało, z jego psychiką. Żaden człowiek nie może być z góry potępiony. Coś doprowadziło do takiej sytuacji, że był taki, nie inny. On był w pancerzu, w potwornie grubym pancerzu, którym się chronił przed światem. To, czego on doświadczył, począwszy od dziecka, to było coś potwornego. Jeżeli mi wolno, ja zajmę jedną minutę, ale może przeczytam chociaż fragmencik tak jak ja, bo ja nie umiem tego w tej chwili, taka trochę podminowana, powiedzieć, ale jeżeli mi wolno. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że kiedy się nie zna drugi, tak. Można było, ale jeżeli mi wolno, ja chciałam coś takiego i z Maranty, i z Maestro, ponieważ jego droga wiodła cały czas, o czym nie wiedziała bohaterka, rasa. Wiodła równocześnie przez życie rasy, wnuczki. To był cudowny, fantastyczny dziadek. Kochający, pragnący, dążący do tego, żeby ta wnuczka go pokochała, ale tego nie mówił. On nie wiedział, jak to wyrazić, ponieważ on nie doświadczył okazywania miłości ani dziecku, ani otoczeniu, ani sobie. I to było to właśnie, to, co go ukształtowało pozornie, takiego, no,
takiego właśnie opancerzonego człowieka, który musiał po prostu z tego potem wybrnąć jakoś. Czy się udało, to trzeba doczytać obydwie książki bardzo uważnie. Ja z nimi byłam 2 miesiące. I teraz, jak powiedziałam, tylko króciuteńko chciałabym Państwu, bo nie mówię w tych takich emocjach, nie potrafię dokładnie tego wyrazić, co bym chciała. Więc coś takiego. Główna bohaterka Maranty, długo bezimienna rasa, Rosa, prawda, jak się tłumaczy z litewskiego, niczym owa tajemnicza pokojowa roślina stanowiąca jej alter ego, dźwiga przeszłość rodu, bo i to jest szalenie ważne, i jego szokujące sekrety. Heroicznie wyrusza z hermetycznego gniazda w nieznane przepraszam, przestrzenie, gdzie otwiera się przed nią upragniony świat sztuki. Sztuki, dlaczego sztuki? Dlatego, że ona genetycznie po dziadku odziedziczyła talent, ogromny, podświadomy zupełnie, oraz zupełnie nowa jakość życia, może też drogi poznania. Ach, gdybym tak jakaś błyskawica, choćby na chwilę, to cytat, rozdarła tę płachtę ciemności i pomogła ci zrozumieć, gdzie jesteś. Przyjdzie taki czas, powrót ufności. Zamykam oczy. Do płótna mojej duszy podchodzi schodzące słońce, gigantyczne zwierzę, które językiem szorstkim jak papier ścierny delikatnie wylizuje otwartą ranę. To już uroda, maestria poetyckiego języka autorki książki, wartego osobnej rozprawy. Jednak nie rasa wyjeździe pierwsza, przed nią wyruszy jej siostra matka. Saulie, słońce. Kiedy rasa kończy studia plastyczne, nie wie, jak udało jej się dostać po kilku próbach na uczelnię. Dowie się o tym pod koniec książki drugiej, pod koniec maestra, od maestra. I jeszcze taką rzecz. Można odłożyć na bok tę książkę z tak irytującym bohaterem. Ale do dalszej lektury poprowadzą czytelnika już na początku, tajemnicze słowa. Tego obrazu nie sprzedam nikomu. Na odwrocie napis. Mój najukochańszy dziadek Wiktor. Maestro. I gdy pielęgnująca cierpiącego artystę Helena, mówiąca o sobie, ja tylko sprzątam i gotuję, jestem cieniem, powie. Gdybym miała za kogoś oddać życie, to byliby to mój syn i Wiktor. Są dla mnie najważniejsi na świecie. Dziękuję. O. To jest rodzina, to jest genetyczne. Ale maestro jest niezwykle atrakcyjny. Przepraszam, intelektualnie również. Intelektualnie jest bardzo atrakcyjnym tak. Mężczyzną i dla rasy jest też właśnie taką postacią, takim Ja jeszcze tylko chciałam dodać do tej wątpliwości pana, że ona to stwierdza i podpisuje ten obraz już po śmierci swojego dziadka. I może nie rozwinęłam tego wątku za bardzo, ale sądzę, że każdy
prawie z nas doświadczył albo doświadczy na pewno takiego poczucia, że my jesteśmy bardzo skąpi, kiedy mamy możliwość powiedzieć obok siedzącemu człowiekowi, nieważne, dziadkowi, siostrze, swojemu synowi czy córce, że go kochamy, że nieważne jak on postępuje, że nie, jak Krysiu powiedziałeś to słowo, nie, że go nie wykreślamy życia, no jak, nie przekreślamy, ale nie mamy prawa żadnego człowieka posądzać, że go nie posądzamy i tak dalej. Ja nawet, no i wczoraj powiedziałam o takim, taką anegdotę. Jest taki kawał na Litwie, jeśli dobrze odtworzę, że każdy mężczyzna powinien się żenić tam, nie wiem, 3 czy 4 razy. Pierwsza to powinna być Rosjanka, no bo jest bardzo dobra w łóżku. Następna to ma być Żydówka, bo bardzo fajnie wychowuje dzieci, są mądre dzieci, no to genetycznie jest wszystko fair. A ta ostatnia to powinna być Litwinka, bo bardzo fajnie, ładnie dogląda grobu zmarłego męża. To wiecie co, zawsze tam siedzi na tej mogiłce i płacze. Ale za życia jakoś no, nie przechodzi nam przez gardło, żeby się otwierać, być szczerym i żeby naprawdę powiedzieć to, co nosimy w sercu. Oni cały czas walczą przecież. Jeden i drugi, jak Krysia powiedziała, no genetycznie, 2 uparciuchy, 2 tacy no, smoki, 2 smoki się spotkały w pewnym sensie. I ona mu tego nie powiedziała. I on nie zdołał, tylko już tam pod koniec co nieco to takie ocieplenie nadeszło. Ale nie do końca. A już jak go nie ma, w ten czas się chce wyć, prawda? Ile my mamy takich sytuacji w swoim osobistym życiu? Dzisiaj nie powiedziałam, no sama sobie tak mówię, kobieto, jeśli masz coś dobrego powiedzieć, to powiedz dzisiaj temu człowiekowi. Nie odłóż na jutro, bo jutro już możemy się nie spotkać, prawda? To jest bardzo ważne w życiu, moim zdaniem. No ja bym zaprzeczyła, bo kocham nawet tych najbardziej takich już przez... Tak, ja nawet maestra kocham go, ale no przecież jest tam i Frydrych Niemiec, no potocznie jak już, tak, w czasie wojny. No oczywiście można od razu spisać tylko dlatego, że jest Niemcem, że jest zaborcą i tak dalej. No nie jest on opisany jako jakiś, nie wiem, bardzo, bardzo negatywna osoba, prawda? Także ja bym nie powiedziała, że tylko z tego najbliższego otoczenia, albo ojciec maestra. Czy coś tam pisnęłam złego o nim? No wycofany, sam się wycofał, ale jest przecież wierny, zakochany w tą swoją jakby paryżankę, jakby francuskę żonę do śmierci, wszystko jej wybacza. Oto jest miłość.
To jest miłość, tylko że Wiktor tego nie widział z bliska, nie miał na to czasu, prawda? Jeśli by on z bliska widział tę relację między rodzicami, że można je wybaczyć, nawet i takie rzeczy można wybaczyć i można do końca życia kochać tą swoją piękną żonę. On tego nie widział, ale to jest, no akurat chodzi o wybaczenie, o tą miłość do grobu. Nieważne, że... Jest jak jest. No. Bo zbyt kochał tą swoją żonę. Można czasami. No ja się dziwię, że pan żyje w świecie sielankowym. Ja tego tak nie odbieram, szczególnie dzisiaj, tutaj nie do śmiechu. I no, historia, jak mówią, lubi się powtarzać, także spójrzmy tylko na takie podstawowe wydarzenia ubiegłego wieku. Co my mamy? Dwie wojny, Syberię, gwałty. Boże drogi. I ile przeszło? I znowu to samo. Tutaj paręset, nawet nie paręset, a kilkadziesiąt kilometrów może. To samo przecież to się dzieje na Ukrainie, czy w Ukrainie teraz mówimy, tak. Także ja tego całkiem tak nie odbieram. Ja sądzę, że te sprawy są dzisiaj akurat bardzo aktualne, bo kiedyś ja otrzymałam takie, no, remarka, jak powiedzieć. Nie. Uwagę, no powiedzmy uwagę, że... Że po co pani opisuje i pani wysnuła takie no, niewiarygodne sceny, jak tam jest w Marancie z tą dziewczynką,
którą zastrzela sowiecki żołnierz. Tak w życiu na pewno nie bywa, no tu pani już fantazje swoje włączyła i tak dalej, i tak dalej. Ja to nie wysnułam z palca. To są opowiadania moich rodziców, moich wujków, dziadków i tak dalej. Także w czasie II wojny światowej, może już nie wiem o I wojnie światowej, bo takich opowiadań sama już nie słyszałam, ale to wszystko teraz jeszcze w okropniejszy sposób powtarza się w Ukrainie. Nie trzeba żadnej fantazji, to jest nasza realność. To ta bezludzkość, nie wiem jak to nazwać w ogóle, okrutność, to co jeden człowiek może robić drugiemu człowiekowi, przez wieki się nie zmienia. I nie czuję się, że żyję w jakimś, nie wiem, sielankowym świecie. No potocznie tak, no mamy wszystko, dzieci gdzieś tam się uczą, jak pan mówi, czy wnuków wychowuje i tak dalej. Ale to wszystko wisi na włosku. Dziś jest tak. A czy jutro tak będzie? Jesteście pewni? No, nie jestem pesymistką, ale realnie patrzę na wszystko to, co się dzieje. Także ja nie mówię, że tutaj jutro się zacznie apokalipsa. My nie wiemy tego. Tylko ja co innego chcę zawsze powtarzać, to co już mówiłam, że ceńmy, co mamy dzisiaj. Co mamy na talerzu, kogo mamy obok, że mamy dach na głowie. No już ja teraz tutaj zacznę takie morały jakieś prawić, ale ja sama sobie tak powtarzam, bo aj no i to źle, i tamto, i trzecie. A później tak sobie jak konia za cugle biorę i mówię, kobieto, milcz, masz bardzo dobrze. Tak, oczywiście. I moja książka, która wyszła, Maranta w Litwie, ona jest opisana, to znaczy na marginesach są wyjaśniane słowa te gwarowe, bo ja zdaję sprawę, że może moje pokolenie, ale też nie wszyscy mogą zrozumieć te słowa, a młodzież naprawdę już absolutnie tych słów gwarowych nie rozumie. Więc żeby to było łatwiej przeczytać, bo to tylko trzej bohaterowie mówią gwarą u mnie w Marancie. Więc no, wpadło nam na taki pomysł, żeby nie jakieś tam robić, nie wiem, na końcu książki wyjaśnienia albo dać na dół, bo to tylko literatura naukowa raczej to stosuje, prawda? Tak. A to po prostu wzięłam ręcznie, tak sobie napisałam te słówko gwarowe, a później wyjaśnienie już jest normalnie drukowaną czcionką. I to tak wygląda, jakby dziecko ktoś obrysował książkę, która przychodzi z drukarni. Bardzo, no to jest i sprawa mojego charakteru. Zawsze nienawidziłam matematyki, fizyki, chemii, siedząc na tych...
tak, na tych lekcjach zawsze jakieś tam słoneczka, kwadraciki, ludziki rysowałam, tylko no bo nic się nie połupałam, co tam nauczyciele z innymi o czym rozmawiają. Więc teraz nawet czasami obrysowuję jakieś bardzo ważne dokumenty i później dostaję szoku, jak ja to komuś tam zaniosę, ale to już druga sprawa. I właśnie tak obrysowałam, a raczej opisałam tą książkę, żeby to było zrozumiane. Ta gwara, którą ja wplotłam w swoją powieść, niestety też się zmienia. Ubywa. Cały czas. To ja i teraz mogę tak porozmawiać. Jak wracam do swoich stron, to oczywiście tą gwarą mówimy, ale... No na pewno, bo w tej gwarze są i polonizmy, są i białorusizmy, nawet są takie słowa, które przyszły i z języka niemieckiego. Także wpływów jest bardzo dużo, ale ona się zmienia. Język jest żywy przecież i to, co się dzieje na całym świecie, w Polsce, to się dzieje tam na Sejnężczyźnie. Niektóre słowa giną, już znikają, a oczywiście wchodzi angielszczyzna, tak jak i wszędzie, nawet i tam, i na wsi, w Puńsku i tak dalej, no bo przyjeżdżają, wyjeżdżają ludzie i już każdy prawie młody człowiek zna ten angielski. Także po prostu miałam taki cel, trochę takiej konserwacji tej gwary, żeby ona przynajmniej została w literaturze pięknej. Tak, tam kiedyś chodzili językoznawcy z Litwy, zbierali, zapisywali i pieśni, i jakieś opowiadania. No, cały ten folklor jest gdzieś zebrany, leży w Instytucie Literatury i Folkloru w Wilnie, ale no, kto z tego korzysta? Tylko specjaliści, tylko no, może tam ktoś z grona akademickiego, ale nie każdy może to po prostu mieć na co dzień. To dlatego właśnie przynajmniej te trzej moje bohaterowie mówią tą gwarą, aby ją trochę przybliżyć i zostawić z całą tą mentalnością, z całą tą kolorystyką i mówienia, i stylem mówienia właśnie w literaturze pięknej. To oczywiście robiłam celowo. Ale... Po litewsku? Dobrze powiem, ale jeszcze muszę powiedzieć jedną bardzo ważną sprawę, że Agnieszka Rębiałkowska, która tłumaczyła właśnie Marantę i bardzo długo szukała sposobu, jak tą gwarę przekazać na język polski. No bo jeśli to są polonizmy, czy jakieś słowa takie no, na pół białoruskie, czy litewsko-polskie, no jakby to wyglądało po polsku? No nonsens. Stracilibyśmy to wszystko. Więc ona, biedna, głowiła się bardzo, bardzo, bardzo długo i nareszcie wpadła na pomysł i wyszperała w różnych starych materiałach, słownikach i tak dalej lituanizmy, które są albo były używane właśnie na terenie tutaj nawet i Białostoczyzny, i Sejnężczyzny, i około Suwałk i tak dalej. I ona wplotła lituanizmy. I to bardzo fajnie teraz, chociaż dla mnie na początku to było takie dziwne, bo ja myślałam, że ona skorzysta z jakiejś gwary polskiej, ale ona właśnie poszła taką drogę i naprawdę to zrobiła, no, perfekt. To ja jestem bardzo wdzięczna, bo jestem zauroczona tym przekładem i właśnie tym sposobem przekazania tej gwary. A pani zna litewski, że się... Nie. Ale właśnie myślę, że obecność tej gwary, choćby tłumaczonej, jest wartością dodaną w tej książce. Także właśnie może zainteresować tych, którzy nie znają zupełnie folkloru, czy historii, czy obyczajowości litewskiej tu w Polsce, to może zainteresować, tak jak mnie osobiście, więc tylko z czystej ciekawości chciałabym usłyszeć,
Jak to brzmi? Tak, jak to brzmi. Dobrze, to teraz pani odpowiem po litewsku. Tai man labai smagu, kad jūs ponia paklausėt, kap toj mūsų tarmė skamba ir va, girdzit, kap aš dabar šnieku, va, aš galėtų pašniekėt, svatyti, o kas sėdi jaunuolis, tai yra mano pusėsarės vaikas. Ir mes galim su jom pašišniekėt tuom tarmi. Ne taip, kaip lietuviai šneka, tai kur nor prie Vilniaus ar dar kur nor, ale va taip, kaip ti šneka prie Punsko. Ja się zwracam, bo tam siedzi, mówię, że możemy między sobą porozmawiać, bo to jest syn mojej córki stryjeczny. I mówię, że możemy my razem porozmawiać, nawet dialog w tej gwarze razem. Tak, oczywiście, jak najbardziej, no bo przynajmniej ja nie wiem, kto jeszcze pisał o tych polskich Litwinach. Oczywiście był taki poeta Albina Żukauskas, no z pokolenia powiedzmy moich rodziców, który pisał wiersze i też dużo używał tej gwary miejscowej. Ale co jest ciekawe, że ten obszar, na którym mieszkają Litwini, tam na Sejneszczyźnie, nie jest duży. Ale wyobraźcie sobie, że językoznawcy tam odnaleźli, teraz nie pamiętam, 28 czy 25 różnych gwar litewskich. Na tym małym skrawku. A więc tam, gdzie ja się urodziłam i mieszkałam, już była jedna gwara. Natomiast tam, gdzie mieszkał ten poeta Albina Żukauskas, już całkiem inna. Oczywiście myśmy rozumieli jeden drugiego, nic tam specjalnie, różnic wielkich nie ma, ale już są. Tak, już inne wioski i mówią już inną litewską gwarą. No jest jeszcze Sigitas Birgilis, który mieszka w Puńsku i też pisze poezję i czasami też używa gwary, ale z prozaików no, nie ma nikogo, kto by jednak zatrzymał jakoś tam ten wymierający, odchodzący świat w tej literaturze pięknej i pozostawił no, pokoleniom po nas, które przyjdą. Także ja nie mówię, że ja tam czując jakąś taką misję, ale naturalnie i tą misję chciałam spełnić. Także celowo tą gwarę i oddałam w usta tych trzech bohaterów. Ja sądzę, że nie tylko na mojej synaszczyźnie, a w ogóle w całym świecie i w każdym kraju jestem i niekoniecznie w czasie wojny, ale sądzę, że jednak tak, no bo w czasie wojny to jakby schemat bardzo konkretny, mężczyźni wojują,
tak jak i teraz jest na Ukrainie, kobiety albo zdołają otrzymać, no i te miejsce, w którym żyją, co jest ważne, te ognisko w pewnym sensie i symboliczne. I jak pan podkreślił właśnie tą, nie wiem, samo życie, utrzymanie, zadbanie o ochronę, tak, dziecka czy dzieci i tak dalej. No ja za samą najwyższą cenę na pewno. I ja sądzę, że tak świat jest zbudowany. No, no kto dba o lwiątka? Lew czy lwica? No właśnie, to jest odpowiedź zazwyczaj. Także ja myślę, że to no cała przyroda jest w jakiś taki sposób stworzona. Nie wiem, co tam miał Bóg na myśli, tak robiąc, ale mam takie przekonanie i ja szczególnie na spotkaniach w Litwie bardzo często otrzymuję takie pytanie, że dlaczego pani pisze tylko o takich silnych kobietach? No ja mówię, no to kupujcie te takie harlekiny, czy jak wy nazywacie te powieści takie kieszonkowe. No tam będą tylko powieści o fajnych, kochanych, miłych kobietach i tak dalej. No ja takich nie bardzo spotykam w swoim życiu i nibym nie wiedziała, jak mam o nich pisać. Może i takie warte są uwagi, na pewno są warte uwagi. Ale ja bym to coś tam też wyszperała. Nie tak aż słodkiego, jak bywają w takich powieściach. No bo raczej to jest interesujące. Człowiek czym bardziej skomplikowany, tym bardziej mnie interesuje. Jak powiedział Wiesław chyba Myśliwski, że ja daję wolność swoim bohaterom, bo gdybym wiedziała, co oni będą robili na następnym... na stronie, czy na następnym rozdziale, no to po co mi pisać? To jest nieciekawe zajęcie w ogóle. To ja tylko muszę jakoś takich trochę no, zatrzymywać, żeby nie poszły na manowce w ogóle. Końcówka naszego spotkania. Ja przeczytam cytat. Bardzo dotyczący proszę. Tego, o czym mówimy w tej chwili, może nie będę wygłupiała. Coś takiego. Kobieta, Zynia, słynna Zynia, z którą maestro chłopiec młody, dorastający, doświadczył po raz pierwszy miłości, to ta sama Zynia, prosta, zwyczajna, wiejska, zapuszczona kobieta, pokazała jemu. No dobra, to możemy jeszcze wybrać. Okay. Tutaj protesty tym razem. Dobra. Zynia pokazała, jak działają zainstalowane przed nią mechanizmy, jak wejść do bunkra bez uruchamiania żelaznych szczęk, jak potem wyjść na zewnątrz. To nie sideł Wiktor bał się najbardziej. Zynia uczyła go też, jak wymknąć się z zębisk panicznego strachu. Była bardzo cierpliwa. Nabierz powietrza i powtarzaj. Nie boję się. Nic mi się nie stanie. Powoli schodź na dół. Jeśli poczujesz, że strach narasta, powiedz mi. Jestem obok. Trzymam cię. Nie spadniesz. Nie zasypie cię ziemia. Jesteś bezpieczny. I tak dalej. Kobieta. Wycofuję się z tego jednego słowa, ale kobieta. Zwyczajna, wiejska kobieta. Tego chłopaka nauczyła się nie bać. I faceci, herosi, którzy mordowali tam obok jego, zresztą znajomi hitlerowcy. No. Jeśli można, to ja właśnie też chciałem zadać pytanie o Zynię, ponieważ no właśnie to nie jest prosta kobieta, to nie jest wiejska kobieta. Znaczy najpierw wydawało mi się, że to jest no taka szeptucha, jak to u nas na Podlasiu. Ale no, potem po języku, jak ona się wyraża i tak dalej, i wychodzi, że to jest wykształcona kobieta.
tak? To jest jak, nie wiem, czy Jakubska, czy tam gdzieś tam z Syberii, prawda? To jest wykształcona kobieta, która po prostu wybrała sobie takie życie. Znaczy, nie wiadomo, czy wybrała, czy los za nim jakoś tam wybrał. I czy jak to pani konstruowała? Czy to było inspirowane przez jakąś opowieść właśnie też? Był jakiś pierwowzór może? Jakiś pierwowzór właśnie. Przyśniła mi się. Aha. Nie, naprawdę. A później już jakąś ją wykreowałam. I o tej zyni było w powieści o wiele, wiele więcej. I teraz znowu mam kłopot. Tak jak czytelnicy zawsze mnie męczyli o tym maestrze, po pierwszej tej książce, dlaczego tak mało, dlaczego tylko znaki zapytania i żadnych odpowiedzi. I w końcu się wkurzyłam i napisałam to maestro. Teraz tak ciągle mnie ciągną za język, no jak z tą zynią, a skąd ona taka, skąd ona się wzięła w tej wsi? Mam już nawet chyba gdzieś tam po świadomości tytuł, ale nie powiem jeszcze. Ale te pytania o zyni, one są wszędzie prawie, gdzie ja jestem na spotkaniach. No i chyba się nie uda tego wyminąć. bo już mówię, że dużo, dużo już mam tego miałam napisanego. Ale później tak sobie pomyślałam, no jednak... To jest powieść nie o zyni, to jest powieść o maestro. I to wszystko odłożyłam. I to leży w szufladzie. Więc teraz tylko, bo przeszłość zyni już mam. Skąd się wzięła, dlaczego i tak dalej. Muszę tylko napisać. No i to jej się spytam samej. Samej zyni się spytam. Jak później ona żyła po wojnie? Gdzie zginęła? Czy w ogóle wyżyła, prawda? Bo tego nie wiadomo w książce, tak? To jest też znak zapytania. No, więc już nie powiem. To może w tej samej książce będą dwie kobiety. Też to wszyscy mi mówią, ale skąd mi brać takiego reżysera? Który by przeczytał te powieści, jednak wpadł na pomysł no, z tego zrobić film. Bo i inne powieści, które pisałam też, ale to nie o nich mowa. Są też no, ci, którzy czytają, mówią, że to jest jak scenariusz do filmu. Ale o te powieści to mi bardzo też zależałoby, żeby to utrwalić, tą moją kochaną synężczyznę przede wszystkim, mimo że może ci, którzy nie czytali to teraz po naszej rozmowie, to im się wydaje, że to jest tylko książka o synężczyźnie, prawda? Ale akurat tam jest i Paryż, i Warszawa, a jeśli brać pierwszą, tak, to jest Jerozolima i Stany Zjednoczone i tak dalej. To jest, tak, to geografia jest bardzo szeroka, tylko my jakoś, no wszyscy o tej synężczyźnie, no bo tak to jest. To jest chyba i wątek główny, bo stamtąd te wszystkie źródła biją. Ale w ogóle to bym bardzo się cieszyła, żeby ta moja synężczyzna zaistniała w jakimś filmie. No ja nie mówię, że tylko synężczyzna, ale i to, póki jest jeszcze ta kolorystyka. Bo ludzie odchodzą, ta mniejszość litewska co roku się zmniejsza, ubywa jej. I powiedzmy znaleźć, no... takich już prototypów, jak ja opisałam, chociaż no, te prototypy to nie tak, że o konkretnej osobie. Powiedzmy, odkryje rąbek tajemnicy ta Dominika, to jest i moja ciocia, to jest i moja wujenka, to jest i inna jeszcze osoba. To jest taka no, skład z różnych, ale to wszystkie były te kobiety, które sama znałam.
no naprawdę z charakterem, mocne, mądre. To takie no kopalnie dla pisarza. Teraz ja oczywiście nie znam już tam mieszkających ludzi, przecież od tylu lat mieszkam w Wilnie. Może jeszcze są takie perełki, na pewno są, bo wszędzie są, ale właśnie no, bardzo bym zapraszała takiego reżysera. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, za cierpliwość i dziękuję Panu za wspaniałe prowadzenie. Dziękuję.